żeby faktycznie zbudować coś potężnego, żeby faktycznie po sobie coś zostawić, to nie może być chęć sprzedaży, to nie może być z całym szacunkiem sklep internetowy, to nie mogą być z całym szacunkiem szkolenia, to nie może być chęć napisania książki, to nie może być chęć postawienia komuś domu, albo to nie może być chęć obsłużenia dobrze klienta. Musimy mieć dużą wizję. Taką... To coś musi nas jarać. Nawet jeżeli pod koniec dnia to będzie kup pan bułkę. Wypełni pan formularz w internecie. To jest końcówka dla klienta. Nasza wizja powinna być wielka. Są pewne kluczowe elementy, które są składowymi naszej wizji. No bo po prostu pogadać o tym, co bym chciał mieć, co bym chciała mieć, to jest bardzo proste. Teraz tą wizję trzeba w odpowiedni sposób opakować, pokazać. W dzisiejszym świecie ta wizja musi być zwizualizowana. W dzisiejszym świecie ta wizja musi mieć realne fundamenty finansowe, czyli chcę być tym, chcę być tą, chcę osiągnąć to, chcę zbudować tamto, ale kto za to zapłaci? Ile to będzie kosztowało? Przy realizacji czegoś takiego jest bardzo ważne, żeby dojść do części planu. O tym powiemy jutro i pojutrze, a dzisiaj zaczynamy od tego, że najfajniej jest tą wizję zacząć realizować, kiedy ją budujemy w oparciu o własny osobisty brand, ponieważ nasza osobista marka daje nam dźwignię, dźwignię zasięgu. Sława nie pomaga w życiu przeszkadza, ale w biznesie im jesteśmy sławniejsi, tym więcej ludzi chce nas słuchać, tym więcej ludzi chce nam zapłacić. Ludzie chcą płacić brandom, które znają. Oczekujemy 100% efektów szokującej zmiany. Nie ma czegoś takiego. Powtarzam to od 10 lat i po prostu już czasami aż ręce opadają. Lepiej się skupić, zamiast oczekiwać 100% albo 1000% efektów w krótkim czasie, skup się na 1% dziennie. I ten moduł poświęciliśmy na to, żeby ludziom uświadomić, że ogromna wizja, jeżeli masz tą ogromną wizję, jeżeli ją zapiszesz na kartce i będziesz szukać planu krok po kroku, to realizować, nie tylko mieć wizję i zostawić ją w szufladzie, ale realizować, to z perspektywy lat zobaczysz szokujące efekty i postępy. I to będą małe procenty dodane, takie odsetki, taki, wiesz, zwrot z inwestycji, taki... Coś zasadziłeś i po kilku latach widzisz, że z malutkiego ziarenka wyrosło potężne drzewo. Nie oczekuj efektów od razu. W niczym, w związku, w pieniądzach, w rozwoju, w nauce jakichś umiejętności, w jeździe konnej, na nartach, w ćwiczeniu na siłowni. To jest mega ważne. Wiedzieć, dokąd się zmierza i chcieć to mieć krok po kroku.